Cześć, witajcie, z tej strony Poprawny Polak, a to kolejny odcinek z serwera MC Hypixel.net. W dzisiejszym odcinku zagram w ostatnią z gier poza Survival Games, w którą miałem zamiar zagrać na tym serwerze, a dokładnie nie z gier, tylko raczej z minigier. I dzisiaj zagramy w Vampires. Generalnie nie wiem do końca, jak to w praktyce wygląda, wiem tyle, że na początku gry dwóch graczy zostaje wampirami. Ja nie jestem wampirem, mam 25 sztuk złota i generalnie wampiry muszą zamienić innych graczy w wampiry, a nie wampiry muszą, no, przetrwać. I pewnie ostatnia osoba, która przetrwa, wygrywa, albo jest jakiś limit czasu. Coś tam pewnie wymyśli, że to działa. Znaczy, że to działa, że gra ma jakiś sens, ma jakieś zakończenie. Widzimy tutaj po prawej stronie jest pokazany jakiś upływ czasu, natomiast... no tak, to jest chyba czas do rozpoczęcia rozgrywki. I cóż, czy powinienem móc tutaj coś kupić? Tak, okej, a więc mogę sobie kupić kamienny miecz, super. Teraz wampiry zdaje się, że się pojawiły. I mogę sobie kupić, zobaczmy ile mam jeszcze sztuk złota, 25. Czy coś jeszcze mogę kupić? Mogę kupić trochę jedzenia. No okej, a więc kupię sobie coś takiego i zostawię sobie trochę złota na ewentualne późniejsze wydatki. No i dobra, generalnie widzicie sami, że tutaj jest bardzo ograniczone pole widzenia. Nie wiem, generalnie to jest chyba dlatego, że jest noc i chcą, żeby faktycznie było mało widać. Ja nie wiem, generalnie wszyscy gracze teraz tutaj siedzą i mam wrażenie, że mógłbym... O, słyszę zombiaki. Mam wrażenie, że mógłbym trochę stracić siedząc tutaj. I mam ochotę wyjść chociaż na chwilę, żeby zobaczyć, jak to wygląda dalej. Chociaż wiele nie zobaczę oczywiście, bo niewiele widać. Ale mamy tutaj inny dom, nie chcę się też zgubić. Mamy tutaj na oko drzewo. No, proszę bardzo, już mamy gracza wampira. A więc mamy już wampiry 4, proszę bardzo. O, i są jeszcze zombiaki. Zdaje się, że ludzie mogą także zamieniać się w zombie. Spójrzcie na tabelkę po prawej stronie. Jest Vampires 4. Zombies One, czyli najprawdopodobniej jedna osoba została przemieniona w zombie, o ile to faktycznie tak działa. I cztery są już w tej chwili wampirami. Nie cztery zostały przemienione w wampiry, ponieważ początkowo były już dwa. Okej, pojawiła się jakaś kolejna fala, nie wiem czego, być może zombiaków czy czegoś. Dostałem trochę hajsu, który mogę sobie w zasadzie na coś wydać. Zobaczmy na co na przykład. Miksturę zdrowia, no... miksturę zdrowia wygląda nieźle. Może być, okej, może być mikstura zdrowia, fajnie. No i generalnie pojawiła się druga fala, nie wiem czego. Pewnie tych zombiaków, ponieważ wampiry to są w końcu po prostu tylko gracze. Widzimy, że zombich jest 11, nas zostało 16. A wampiry są 3, czyli pewnie któryś z wampirów się zamienił w zombie. Co nie zmienia faktu, że nadal nie wiem, co tutaj się do cholery dzieje. I wiecie co? O, jest zombie, proszę bardzo. Jest zombie, generalnie jest tutaj z 10 graczy i w ogóle trudno jest zobaczyć, co tu się dzieje. Zdaje się, że zombie są tuż za drzwiami. O, widać, nad nimi są chyba czerwone napisy. Chociaż nie, teraz widzę same zielone. Może fala została odparta. Natomiast... ja mam zamiar faktycznie stąd wyjść, ponieważ chcę wam trochę pokazać, jak to wygląda. Chcę samemu zobaczyć trochę, bo tak to widziałem tak naprawdę tylko wnętrze tego budynku. I nie mówię tutaj o zwiedzaniu terytorium za bardzo. W sensie terytorium, w sensie świata. O, a tam coś jest i coś mnie chyba zaatakowało. Chodzi mi o... okej, wrócę do swoich. Chodzi mi o to, żeby zacząć w ogóle doświadczyć tej gry trochę na własnej skórze, ponieważ jeśli będę tu siedział do samego końca, to w końcu ktoś przyjdzie, mnie zabije i nawet nie będę wiedział w ogóle, co się stało, o co chodzi w grze i tak dalej. Okej, więc wyjdźmy na zewnątrz. Tutaj jest jakiś natłok. O, to są zombiaki. Ja nie wiem, czy tymi zombie sterują ludzie w tej chwili, czy to są, powiedzmy, pozostałości po graczach, którzy zostali przemienieni w zombich, ale są one już NPC-ami tak naprawdę. NPC-ami, nie wiem czy potwory w grach się nazywa NPC-ami, ale chodzi mi o to, że są sterowane przez jakiś tam sztuczną inteligencję albo sztuczną głupotę. Mam też nadzieję, że żeby zostać zamienionym w zombie, trzeba zostać zabitym przez zombiaka, a nie tylko zranionym. A zdaje się, że tak, ponieważ trafili mnie kilka razy, musiały to być zombiaki, ponieważ wszyscy inni są po mojej stronie. Są jeszcze te wampiry, ale z nimi w ogóle nie wiem, co tu się dzieje. Ale cały czas nie jestem zombiakiem, więc najprawdopodobniej faktycznie trzeba zginąć od ciosu zombiego.
No okej. I co? Kolejna fala. Gościu się pyta, czy ktoś chce jedzenia. Ja dostałem kolejną porcję złota. I generalnie jestem w jakimś terytorium. Wow, fuck! Jesus, what the hell was this? Przepraszam, wróćmy do polskiego języka. Nie mam pojęcia, co tu się do cholery stało. Poszedłem gdzieś, gdzie na oko nikogo nie było, ale nagle pojawiły się dookoła mnie zombiaki. Zamigało światło. No wszyscy to widzieliście, to samo co ja. Więc nie będę tutaj komentował tego. Znaczy, skomentuję, ale nie będę wam opowiadał tego, co przed chwilą sami widzieliście. Spytam się raczej, co tu się do cholery stało. O, i nie żyję, dobra. Nie żyję i teraz zostałem zabity przez zombiego i stałem się wampirem. Czyli jestem teraz wampirem, czy już w ogóle nie gram? I co się dzieje? To jest ta sama mapa, tylko że w dzień? Tak, to wygląda podobnie. Mam tutaj kieł wampira, 20 jednostek krwi. Okej, mam zabić tych, co przetrwali i za krew mogę kupować pewnie jakieś fajne rzeczy. Trochę jak w Skyrimie, są jakieś umiejętności wampirów. Okej, dobra. Kupię sobie to. Bo to ma pokazać mi najbliższego Survivora. I on jest z tamtą stronę, rozumiem. Ale trochę to dziwne. Myślałem, że to będzie przede mną przez cały czas. Instant Health. Super siła 15 sekund, a jest tutaj coś w stylu jakiejś broni czy coś? To jest VIP wszystko już, zdaje się, po tej stronie. Jakiś skok. A ten kieł wampira to jest pewnie broń po prostu. Nie wiem, czy ona jest jednorazowego użytku, czy nie, ale tam, o, to są zombiaki. I czy zombiaki są po mojej stronie w ogóle, jak ja wyglądam w tej chwili? Ja wyglądam jakoś półprzezroczyście trochę i mogę być zombiaka, nie mogę być zombiaka. A tutaj są zwykli ludzie i generalnie jest tutaj na oko ze 100 osób. I w ogóle nie widzę, co się dzieje, ale mogę spróbować bić do środka. No i co, atakuję ich? Atakuję ich, tak, zginąłem. I co teraz, jak zginąłem? Czy już przegrałem grę całkowicie? Nie, jestem wampirem. Dostałem znowu krew, nie wiem za co. Być może za to, że zginąłem, a być może za to, że coś innego się stało w tym samym momencie. Tutaj mam w ogóle jakąś skrzynię, której się nie da otworzyć, tak samo jak tamtej pierwszej, być może to jest tylko ozdoba. Kieł zdaje się, że faktycznie jest bronią i niczym więcej. No i zobaczmy, czy jest tutaj coś sensownego, na co mogę wydać złoto. O, kolejny rządek. Serca aż do najbliższej śmierci. No i to mi się podoba, to wygląda jakoś sensownie. Teraz gdzie byli ci wszyscy gracze? Pewnie tam, bo tutaj jest sporo zombiaków. Chociaż niekoniecznie, no ale nie zdziwiłbym się. Czy tam ktoś jest w środku? No nie widzę nikogo, szczerze mówiąc. Zdaje się, że ten dom jest opustoszały. No niestety nie jest to bardzo, powiedzmy, Minecraft to nie jest rozbudowana gra pod kątem PvP, więc raczej nie można się tutaj spodziewać jakichś super zasadzek tajemniczych, że gościu, nie wiem, z C4 się zasadzi za drzwiami i nas wysadzi. Generalnie, jak widać, tutaj jest masówka po prostu. Jest masa graczy na masę graczy, albo w tym przypadku akurat na jednego gracza. I tak to wygląda. Ale mimo wszystko jakaś zabawa jest. Muszę wam powiedzieć, że naprawdę bardzo mi się podoba tutaj ten tryb gry. W ogóle ilu zostało z Survivorów? Zostało 3 tylko. Bardzo mi się podoba ten tryb gry. O, przedmioty. Mogę je zebrać? Nie, bo jestem wampirem i chyba wampiry nie mogą zbierać takich zwykłych przedmiotów. Ale bardzo mi się podobał tutaj... ale wiecie co, dobra, o tym powiem później, co mi się podobało. Jako takie podsumowanie serii, a chwilowo zarżnijmy tego kolesia w niesprawiedliwej walce. 3 na 1, no pewnie nam się uda w końcu go zabić. Prawie użyłem innego podobnego słowa. Wybaczcie mi... Ach, już nie wybaczajcie mi, bo nic nie powiedziałem. W końcu tylko miałem przez chwilę... byłem blisko, o tak powiem. A jeśli nie wiecie, jakie to słowo, to znaczy, że dobrze, że go nie użyłem. A jeśli wiecie, to wszystko wam jedno w zasadzie. Natomiast kończąc tą dygresję, bo wiecie, ja bardzo lubię takie długie dygresje, tylko one są tak naprawdę niezbyt pożyteczne, ponieważ zazwyczaj zapominam w ogóle, od czego zacząłem i co powinienem mówić i o czym. Plus czasem odbiegam w ogóle od tematu jakiegokolwiek sensownego. A chwilowo poszukajmy graczy. Zdaje się, że cała masa graczy jest tam i w ogóle cały czas jest trzech powiedzmy żywych ludzi. Jest mnóstwo zombiaków, 64 zombiaki. Mam w ogóle mnóstwo tych punktów krwi, więc znowu sobie kupię ten z bonus z życiem. Mogę sobie kupić jeszcze jeden? Nie, cholera, nie działa. Mogę sobie kupić...
Dobra, chociaż nie, no na 15 sekund to nie. To było bez sensu, ponieważ teraz to zmarnuję tak naprawdę. Plus znowu się pogubiłem. I gdzie są wszyscy gracze do licha? Użyję tym razem tej strzałki. Gracze są, rozumiem, że w tamtą stronę. Chociaż może w tamtą. No nie wiem w którą stronę tak naprawdę wskazuje ta strzałka. Tam jest mnóstwo zombich. Powiedzmy, że strzałka wskazywała w tamtą stronę, że jednak ona trzeba iść w tą stronę, co ona się podnosi, a nie opada. Dobra, już chrzanić ten bonus, który zmarnowałem, no trudno. Mam jeszcze mnóstwo krwi. Nie, wiecie co, tutaj na oko nikogo nie ma. No tu jest jakaś pustka i koniec mapy. Więc chyba jednak pokazywała... Trzeba było się kierować w drugą stronę. No i w tamtą stronę też się skierujemy. Tutaj jest jakiś jeden biedny koleś, który chyba ufał mojemu osądowi i poszedł za mną i teraz wraca. Tu w ogóle jakieś samotne dusze się błąkają. Tu są jakieś zombiaki, które stoją i czekają chyba na swoją kolej. No a ja cały czas nie wiem, gdzie w ogóle jest teraz centrum wydarzeń, ponieważ są teraz raczej dwa centra wydarzeń. Ogniska. Można zrobić elipsę, po której można się poruszać, żeby cały czas być tak samo blisko wydarzeń. Jeśli wiecie, o co mi chodzi. Dobra. Swoją drogą ostatnio jedna rzecz mnie wkurzyła, ale to nieważne, to całkowicie nieważne. No nie będę wam teraz opowiadał o zadaniu z matmy. Nawiedzony las, super. O, czy to jest jakiś żywy gracz? Czy to jest jakiś żywy gracz, ten co tam ucieka? I czy ja jestem od niego dużo szybszy i zaraz go dogonię i być może mi się uda zabić? No chyba tak, zobaczcie. Doganiam go jak nie wiem co. I zaraz mu zrobimy niespodziankę od tyłu. Dobrze, kosimy gościa, kosimy. Tylko znowu sprint trzeba włączyć. On używa jakichś miksturek w tym momencie. I cały czas przede mną ucieka, co jest dziwne, ponieważ raczej powinien chyba stanąć do walki, prawda? Jestem jeden na oko. A tymczasem on nic mi nie robi w ogóle, a ja go atakuję. I nie wiem, być może po prostu nie znam tej gry na tyle dobrze, czy też tej minigry. I być może, no, gdyby on się obrócił, to nie wiem. No, być może to jest dobra decyzja, że ucieka, albo raczej optymalna. Ale ja mówię, ja nie wiem. Zresztą swoją drogą, czy ja go w ogóle atakuję? Nie, no, chyba go atakuję, bo teraz stwierdziłem, że tak jakby nie zawsze zauważam jakiś efekt tego, że go biję. A za mną idzie jeszcze kilku gości, więc być może te momenty, kiedy on dostaje obrażenia, to wcale nie są spowodowane przeze mnie. Ale mam nadzieję, że tak. O, zabiłem go. Nie, no, okej, to w takim razie na pewno ja go zabiłem. O, okej. Okay. I teraz Survivors, czyli zwykli ludzie, wygrają za 30 sekund, jeśli wszyscy będą żyli. Okej, czyli tak to działa. A więc robimy strzałkę. Strzałka pokazuje w dół, w tą stronę. A więc idziemy w tą stronę. Bierzemy sobie kieł. No i halo, halo. Czyżby mi się jednak coś pogrzało z tą strzałką? Tu nikogo nie ma. Dobra, weźmy sobie jeszcze jedną, bo czemu nie? Poproszę strzałkę. Dziękuję. I teraz w ogóle nie wiem, gdzie jest dół. No dół jest tutaj, nie? No to pójdźmy dalej w dół. Okej, okay. Tutaj jest jakaś chata. W ogóle mamy 5 sekund do końca gry, więc nie ma co w ogóle się zastanawiać nad tym wszystkim. Jest tu jakiś koleś, nie ma. Został jeden survivor, wygrał grę. Jest 9 wampirów. Nie wiem, czemu tylko 9. Być może po prostu ludzie wychodzili z gry, kiedy zostawali wampirami. Nie wiem. No ja muszę wam powiedzieć, że nie do końca cały czas rozumiem, jak działa ten tryb gry, więc wiem, że moja jakakolwiek, powiedzmy, opinia na temat grywalności tego byłaby no trochę bezpodstawna i na wyrost wydany osąd. W związku z czym nie będę takiego osądu wydawał, mogę wam powiedzieć tyle, że gdyby nie to, że w ostatnich czasach zmniejszyłem, powiedzmy, znaczy mam inne priorytety i z pewnością będę grał mniej na komputerze dużo, plus wyszła beta Battlefielda 4 i FIFA 14, to już w ogóle, gdyby nie to, to pewnie bym się zainteresował tym trybem gry i poczytał trochę co i jak on działa, ale chwilowo mówię, że nawet jeśli chodzi o grę, mam inne priorytety, o granie na komputerze, a co dopiero jeśli chodzi o pomysł na życie. Okej, a więc to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie. Jeśli wiecie, powiedzmy, że popełniłem jakiś straszny błąd, czy miałem jakieś bardzo nietrafne przypuszczenie, jeśli chodzi o reguły tej gry i nie chcecie, żeby inni ludzie przypadkiem się tym zasugerowali, ponieważ wiecie, jak działa psychologia tłumu, to napiszcie w komentarzach. Będzie fajnie, bo wiadomo, że widzowie w końcu to też ludzie i fajnie jest, jak są dla siebie nawzajem mili. No i to było na tyle, moi drodzy. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, oglądajcie. Nie jestem pewien, czy już tego nie mówiłem. Pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie i do usłyszenia przy najbliższej okazji. Cześć!